Spędziłem na nim 3 lata, a potem przez jakiś czas podróżowałem po Europie. We wczesnych latach 30., oczywiście latach 30. XX wieku, znalazłem się w Indiach. Tam spotkałem Maniego i właśnie tam po raz pierwszy usłyszałem o Arkadii. Byłem zadziwiony. Na początku podchodziłem do tego trochę sceptycznie, ale myśl o zupełnie nowych światach, o magii. Oczywiście byłem głupcem, ale kto mógł wiedzieć, gdzie zawiedzie mnie moja ciekawość? Więc co się stało w Indiach? Szczerze mówiąc, to próbowałem o tym zapomnieć. Gdybym mógł wrócić do tego momentu i przekonać sam siebie, że nie... Ale pewnie i tak bym się nie dał od tego odejść. Nieznane bardzo nas przyciąga. Wylądowałem w Tybecie. To było w zimie 34 roku. Brnąłem po piersi w śniegu i myślałem, że to już po mnie. Dzięki Bogu, Men mnie z tego wyciągnął. 3 miesiące spędziłem w klasztorze zanim poszedłem dalej w pustkę. Ktoś, kto nie jest skoczkiem, może przekroczyć podział tylko w jeden sposób. A droga ta nie jest łatwa. A jeśli nie masz nic przeciwko temu, to wolałbym nie mówić już o przeszłości. Wystarczająco dużo już problemów z teraźniejszością. Cortez powiedział, żebym pana odszukała, kiedy będę chciała wrócić do domu. Do Stark. A niby dlaczego miałby tak mówić? Nie jestem skoczkiem, ani nie znam się na magii. Przykro mi, ale lepiej zwróć o pomoc do Rady Kapłanów. Już to zrobiłam. Powiedzieli, że nie mogą nic dla mnie zrobić. Dlaczego mnie to nie zdziwiło? Ci reakcyjni głupcy nie wyciągnęliby nawet ręki, żeby pomóc tonącemu, gdyby to tylko kłóciło się z zasadami ich przeklętej równowagi. Ale dalej nie rozumiem, dlaczego Meny kazał ci przyjść do mnie, kiedy będziesz chciała wrócić do domu. To nie ma sensu. Muszę już iść. Aaa, nie ma sprawy. Poczekaj. Właśnie sobie coś przypomniałem. To było tak dawno temu, że prawie o tym zapomniałem, ale Meny dał mi kiedyś coś, co może cię zainteresować. Co to jest? To zegarek. Dostałem go od Maniego, kiedy go ostatni raz widziałem. Nie mam pojęcia, po co mi go dał, ale może ty będziesz wiedziała. Czy Many coś o nim mówił? Powiedział, że kiedy serce zegarka znowu zacznie bić, on będzie o tym wiedział. To będzie dla niego jak wiadomość, jak sygnał. Przeklęty zegarek nigdy nie chodził. A w dodatku mechanizm do nakręcania jest zepsuty, więc pewnie cała reszta nie ma zbyt dużej wartości. Możesz go wziąć, jeśli myślisz, że to ci w czymś pomoże. Dziękuję. To trochę mętny, brązowy płyn. Czyli teraz musimy to zobaczyć to. Stary zegarek kieszonkowy. Nie chodzi. Pokrętło do nakręcania odłamało się i została tylko malutka dziurka. No właśnie, teraz trzeba połączyć zegarek z tym, z pineską, tak? Jeżeli ostrożnie włożę pineskę do dziury, tak jak teraz, a potem powoli zakręcę... Podziałało! Zegarek tyka. Udało się! To tunel! Mogę wrócić do domu. O mój Boże, to tunel! Od 300 lat nie widziałem czegoś takiego. Może wróci pan ze mną, pani Westhouse? Spotkałby się pan ze starym przyjacielem? Mogłoby to się skończyć w obłakany sposób. Zagubiłbym się pomiędzy światami już na zawsze. A poza tym wybudowałem ten dom własnymi rękami. Nie zostawiłbym go tym barbarzyńcom. A co Stark może mi zaoferować? A
Arkadia jest teraz dla mnie o wiele bardziej przyjazna. Nie, ty idź. Wracaj do domu i nigdy nie daj się skusić na kolejny skok. Dziękuję za pomoc. Pozdrów ode mnie Maniego. Powiedz mu... Powiedz mu, że jest mi tu nieźle i że mu dziękuję. I wróciliśmy. Cortez? O Boże, to jest prawdziwe. To wszystko prawda. Widziałam. Widziałam inny świat. Arkadię. Albo ogarnia mnie szaleństwo, albo miałeś we wszystkim rację. Miejmy nadzieję, że to drugie, seniorita. Domyślam się, że twoja podróż była udana. Udana? Cały mój świat zawalił się w gruzy, więc nie sądzę, żeby udana było właściwym słowem. To nie ma sensu. Prawdę mówiąc, nie wierzę w magię. Nie musisz wierzyć w